No. Fear shot. Ponieważ, no. Ponieważ tak, pogadaliśmy sobie troszkę o dźwięku, troszkę o głosie i pamiętajcie, że z każdego głosu można coś wyciągnąć. Każdy głos ma swoją oryginalną, o matko, barwę. I jak najbardziej każdy głos nadaje się do czegoś innego. No i też to, że są głosy... głosy też bardzo charakterystyczne, co niektóre. Na przykład głos pana Knapika, który myślę, że każdy z nas... myślę, że każdy z nas gdzieś tam go kojarzy. Tak, to są te lepsze rany. To po prostu była rozgrzewka. To było preludium do całości tutaj, do tego najważniejszego aspektu. Głos Krzysztofa Ibisza. No tak, tak prawie, ale domyślam się, o co wam, moi drodzy, chodzi. Ej, czemu te muchy są większe od moich pocisków? Co jest grane? Troszkę... Myślę jeszcze, jakie głosy mógłbym wam przytoczyć. Ale nie, dobra. Nie, ja wam nie będę tutaj na tacy rzucał nazwisk, które gdzieś tam są kojarzone. Bo to moi drodzy, może od was wyciągnę jakąś tutaj inwencję twórczą. O, na przykład. Zobaczymy jeszcze, czy jakieś pomysły jeszcze się znajdą tutaj na czacie. Dobra, jesteśmy na basemencie drugim. Z muchami sobie poradzimy w miarę. Ej, to jest druga minuta, czyli my możemy lecieć... Czy my byśmy chcieli polecieć pod boss rusha? Albo czy byśmy chcieli w ogóle spróbować dojść do tego etapu? Dobre pytanie. W sumie to tyle znanych ludzi w Polsce ma specyficzne głosy. Znaczy... jak chodzi o specyficzny głos, znaczy ogólnie powiem wam, że ja na przykład wiem, że gdzieś tam branża muzyczna cierpi na głosy. Nie będę wiecie, jakoś tam konkretnie mówił odnośnie jakiegoś tam danego artysty. Ale teraz niestety ludzki głos, taki naturalny, wyćwiczony, przynajmniej w muzyce, nie zawsze ma takie znaczenie jak autotune i wszelkie korekcje sprzętowe. No tak, no to był faktycznie hicior. Siemaneczko, hej hej, dzień dobry. Co słychać, co u ciebie? Co u ciebie, co tam, jak tam? Mam nadzieję, że dzionek był udany i że wszystko przeleciało jak najbardziej zgodnie z planem. Zaczniemy od otwarcia... Wow, kiepska skrzynka. Jakie dzisiaj gierki? No dzisiaj na pewno będzie Ajzaczek, a później karcioszki. Prawdopodobnie. A sałatki ci życzę przy okazji. Smacznej. O! Tak ci powiem. Tak ci życzę. Jak masz jakiś pomysł, albo masz jakiś fajny przepis na jakąś oryginalną sałatkę, to myślę, że możesz śmiało podrzucić na czacie, to ktoś na pewno się skusi. Dobra, skrzyneczka. Tak w sumie to nie byłem w temacie, bo byłem po pomarańcze. Ale usłyszałem, że mówisz o głosie, to wstrzeliłem się w temat. No, powiem tak. Udało ci się. Gdybym był nauczycielem albo wykładowcą w szkole, to bym założył, że nawet mnie słuchałeś. Więc jak najbardziej, mój drogi, wtrącenie do rozmowy uważam za udane. No proszę, i już się
Już są chętne osoby na to, żeby dostać. O matko! Matko, usiadłem monstro pod. No, w sumie usiadłem pod monstro albo monstro na mnie. Czemu on skacze w miejscu, a nie na mnie? What the? Przecież on powinien skakać w moją stronę, prawda? Czy ja czegoś nie rozumiem? Jakkolwiek to brzmi. Łohohohoho. Ej, czy to jest. Diaboliczna! Siemaneczko, dzień dobry, hej hej! Cześć i czołem! Moi drodzy, Magdalena z Brimstone'em. Może być ciekawie teraz. Może być ciekawie. Nie, to jest już raczej po zawodach. Last. Co ty mi zrobisz? Nic mi. Ale on jest szybki. Dobra, był szybki. Żartowałem. Steam mnie oświecił, że będzie DLC do Ajzaczka. Tak, będzie. Będzie i jest przewidziane na koniec grudnia, jeżeli mi pamięć nie myli. I moi drodzy, zresztą ze sprawą tego DLC. O matko. Ćwiczymy sobie Ajzaczka. Albo spróbujemy sobie odblokować wszystko, żeby móc w niego grać jak najlepiej, żeby gdzieś tutaj nie błąkać się tak jak teraz, jak takie przysłowiowe dziecko we mgle, moi drodzy. Bo wy wiecie, że ja mam wiele chęci, żeby w Ajzaczka grać, ale czasami gdzieś ten brak znajomości przedmiotów boli. I wiem, że chcę wam pokazać to podejście na przykład jak najlepiej. To są właśnie takie kwiatki, że gdzieś tam latam niechcący. Co będzie dodane w tym nowym DLC? Znaczy, z tego co widziałem, z tego co zinterpretowałem, to ma być takie największe DLC, które w ogóle do Ajzaka wyszło. To ma być tylko takie zwieńczenie chyba całej historii. Zresztą w sumie, oh wait, przecież ja nie mam plusa wykupionego jeszcze w Ajzaku. Ale dobra, to na razie jest to niepotrzebne. Na razie jest to niepotrzebne, moi drodzy. A odnośnie dokładnej zawartości, to myślę, że najlepiej byłoby podrzucić link do opisu na stronie sklepowej, że to byłoby najlepsze wtedy, żebyś faktycznie mógł sobie zobaczyć. A żebyś nie dostał przekłamanego info. Nice. Duszka wysadzimy. Staniemy kluczyk, więc jest ok. Mega Man! Może HP, spoko. Mamy HP, nie mamy Devil Roomu. Smutek. Smutek, bo by się przydał. No ale nie ma co narzekać. Nie ma co narzekać, jest ładnie. Mamy obrażenia, mamy. Mamy, moi drodzy, wszystko tak na dobrą sprawę. Wziuu! No i to jest kwintesencja, zobaczcie. Gdybyśmy nie mieli obrażeń, to te piżamy sobie by skakały tutaj po nas w lewo, w prawo. Ja bym sobie z tym nie poradził, a tak po prostu na dzień dobry. Jeden strzał i po problemie. Pheromones. No właśnie, bo widziałem tak a propos gwincika, że tam na czacie były wiadomości, że jest zbierany pył. Jak tam wam idzie z tym? Jak wam idzie, domyślam się, że lepiej niż mi. A ja ostatnio sobie znowu eksperymentowałem w gwincioszku. Lemon Party, ale to moi drodzy, wszystko w swoim czasie się przekonacie. Wiem, was trochę tutaj w niepewności trzymam. Oho. Dobra, super. Bomby, nice. Czy jesteśmy pół serduszka do przodu?
Dobrze mówię? Pół serduszka do przodu, czy nic do przodu? I have no idea. Ale... O rany. Wiecie, co by się tu przydało? Z tego co pamiętam, jest przedmiot, który ustawia nasze pociski na samonaprowadzające się. I wiecie, Brimstone wtedy działa tak, że kulturalnie strzelamy. W sumie strzelamy w miejsca, ten nasz laser się przesuwa. Może być. Toxic Aura Tears. No właśnie, bo ta toksyczna aura, ona... Wow. Wow. To ona wydaje mi się, że powinna działać tutaj. Na Brimstone'a. Jako takie zwiększenie naszych obrażeń. Ten reference to będzie Pog. Ile nowych nowości? No ja mówiłem, że to ma być takie zwieńczenie Isaac. Zresztą w ogóle sam fakt tego, że ta gra otrzyma kolejne DLC i to takie, no... soczyste. Zresztą, co już sami zaobserwowaliście. Prawie bym wdepnął w kolce. A tego nie chcę. Tego, moi drodzy, nie chcę. Przy okazji, poczekajcie, zrobię sobie o, tak. I będzie lepiej. Albo wydaje mi się, że byłem kapkę za jasno. Muszę jeszcze zastanowić się, czy aby na pewno... czy trzymać kamerkę na 30 klatkach, czy na 60 w niższej rozdzielczości. Trudno mi to określić. W sensie... teraz wiem, że kapkę brakuje płynności. Ale wiem, że ta jakość jest lepsza. Dobra. No. Ej, czemu oni wyskakują mi na twarz dosłownie? Dobra, jest Devil Room. Jest Devil Room, jest ogon. Jest pakt, spoko. Jeżeli dobrze pamiętam, Tears Up daje nam to, że nasz Brimstone ładuje się szybciej. Tak, i to jest to. Ja mówiący wam o wymowie, po czym też ja z plączącym się językiem. To jest to, o czym wam mówiłem, że wszystko może się zdarzyć. O, dobra, nice. I przeskakujemy dalej. No, oj. Pięknie. Aha, troll bomba, no to. To niezła nagroda za poziom Pride. Dobra, proszę się uspokoić. No, wziął, nakrzyczał i tyle. Super. Poprośmy, co jest w skrzynce. Hangman. Hangman i... Co to jest? Wow. Spoko. Well. Moi drodzy. Jakby was interesowało, co się właśnie wydarzyło w tym momencie. To mamy... kontrolowane tirsy, czyli nasze pociski. Tak na dobrą sprawę ja nie muszę się w sumie ruszać, po części. Jest to dobre, jest to złe. Ma to skutek dwojaki, bo to możemy sobie, wiecie, postawić na bosie i gdzieś sobie polatać na przykład. No, tylko to jest to, że musimy kontrolować cały czas, nie? Żeby to latało i żeby nie było, że ja będę sterował tym, a zapomnę o sterowaniu postacią, bo to może być zgubne, ale jest jak najbardziej przyjemne. Hop, hop, dziękuję. Zobaczmy, w sklepie jest Broken Watch. Pyk. Sobie przy okazji zniszczymy, wpłacimy pieniążki. To trochę wygląda, jakbyśmy mieli taką własną tarcze, takie, wiecie, pole, przez które rywale nie mogą przechodzić. W ogóle z Brimstone'em to jest mega. Bez Brimstone'a nie do końca. I found
Bez Brimstone'a, moi drodzy, to aż tak pięknie nie działa. Hop. Hop. Skrzyneczka. Bob's Brain. Wow. Wow. Tak, można grać w niego w dwie osoby. Ej, czy w sumie Bob's Brain tu działa? W takim ułożeniu, czy to nie działa? Bo teraz... Teraz mam zagwozdkę. Ha, mogę. A, bo teraz przesuwając to ruszam też Brimstone'a. A znaczy... O. Tu, 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 ru, 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 tu, tu, ru. Wow. Wow. Tak. To się, moi drodzy, napracowałem teraz w tej walce. Dobra, Krampus. Dzień dobry. To co, może Head of Krampus jeszcze? Węgiel. Może być. Well, well, well. Czy jest coś, czego ja nie mam w tym podejściu? Nie mam pecha, o, to mogę powiedzieć. I moi drodzy, kulturalnie eliminujemy tutaj nasze zagrożenia. Dużo złotych skrzynek, a mało kluczyków niestety. To jest ból. To jest ból, że tych kluczyków nie mam. Co jest tu w pokoju? Raz, dwa. Spoko. O, 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 kluczyk. Dobra, to jest bez większego stresu. Aś! Nie zauważyłem, jak on kastuje Brimstone'a. To jest ten minus. To jest ten minus, że niestety niektórych rzeczy nie widać. Hop. Dobra, pół serduszka stracone, to nie ma tragedii, jest kluczyk. Więc, moi drodzy, jak widzicie, wszystko zgodnie z szalonym planem. Oj, dobra. Goat head, nice. Prawdę powiedziawszy, jeżeli nie znajdę... Co jest grane? Jeżeli nie znajdę kluczy, to przeboleję to podejście. Bob. O, jestem Bobem. Jakkolwiek to brzmi, moi drodzy, jestem Bobem. Dobra, eliminacja. Wow! Wow, było obok mnie. Obok mnie było pupu. A ja go nie widziałem. Nice. Jamharta nie chce. Czy ja mogę wejść do sklepu bokiem? Nie mogę. Szkoda. Szkoda, szkoda, szkoda. Nadal bez kluczy. Tutaj klucze za bomby. Tutaj złota skrzynka, kolejna. A, no wszystko pięknie, ładnie, że są te skrzynki. Tylko jeszcze... Gdybyśmy mieli, moi drodzy, jak to zdobywać. Ziut. Ziut. Coś wypadło. Aha, wypadło serducho. To przeciętna nagroda. Bardzo przeciętna nagroda w takim razie. Nadal bez kluczy. Jest klucz. A. U. Dobra. Troszkę mi ten wskaźnik. Tak tyci on mi psuje grę. Bo ja tak naprawdę nie widzę niektórych rzeczy. O, bomby. Nice. Troszkę nam to zasłania, ale zresztą to, moi drodzy, widzicie, że w tym aspekcie jest różnie. Dobra, przechodzimy sobie tu. Czy ja chcę iść do sklepu, czy ja chcę iść po przedmiot? O nie, ja tu nie przejdę. Dobra, super, udało się. Dobra, jeszcze to wysadzimy. Bang! Missing page, spoko. No i to jest, moi drodzy, to podejście, o które się zastanawialiście, czy jest faktycznie lepsze od... Wow.
Wow, od tych innych. I myślę, że zdecydowanie to jest bardzo dobre podejście. Czy ja chcę iść sobie wyfarmić serduszka? No jasne, pójdziemy do tego. Pójdziemy z Darkbamem. Weź serducho. Daj serducho. Nie dasz serducha. No dobra, nie dasz serducha, to ja wtedy polecę sobie dalej. Pomijając skrzynki. Jam harty. I zresztą możemy w tym momencie ewentualny pakt, który będzie również podpisać. Ponieważ mamy generator, moi drodzy. Serduszek mam. Co tam, Isaac? O co ci chodzi? Turu, tum, turu, 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 tum, turu. W porządku. Strasznie przyjemnie to idzie. O! O, o, o! To biorę. Ja mam serduszek, żeby... Ach, żeby zmienić się w Gapiego. No, bosrasz. Tam idę na pewno. Bo poniżej 20 minut. Dzień dobry. Matko, co to są za przedmioty? Dice. Moi drodzy, co bierzemy? Bierzemy Dice'a, czy bierzemy... co to robi? Aha, daje duże obrażenia na małym zasięgu. Ej, a czy to mi nie... Wow. Wow. Ej, to chyba z Brimstone'em... Ojej. What the... no ten no. Jakby to określić, moi drodzy? Rywale chyba mają problem. Duży problem. No, ja mówiący boss rush. Też ja. Nie ruszający się w ogóle z miejsca. O, o, straciłem życie. Nice. Ej, to jest aż przyjemne, aż za przyjemne. Oho, za mocne. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Tu ktoś był? Tu ktoś był? O! Serduszko. No, moi drodzy, możemy sobie pogadać w międzyczasie, bo... to jest, wiecie, nieobligatoryjna walka. Taka po prostu kulturalna, sobie stoimy, rozmawiamy. I się tym nie przejmujemy, moi drodzy. Ej, nie mogę go zniszczyć. Halo. No. O, serduszko. Dzień dobry. Dzień dobry, panie serduszko. Witam bardzo serdecznie. A ciebie się nie boję. To jest w ogóle podejście, w którym tak nawet nie muszę się stresować, bo... W sensie, no, boss rush w takim zestawieniu nie ma najmniejszego sensu, prawda? Czy tylko ja to tak widzę? Czy jest też inaczej, moi drodzy? Well. Jeszcze ktoś? O, jeszcze są. Jeszcze są. Ja już mam w ogóle zapas serduszek, których nie mogę zużyć. No. Taka sytuacja. Aha, on w ogóle sobie jeszcze chodzi i generuje. O! Pyro, 99 bomb. Dzięki. Czemu nie mogę tego wziąć? Hop! No trudno. No, więc mamy komplet serduszek. Wszystko, co potrzebujemy. Masę atrakcji. Moi drodzy. I wydaje mi się, że to jest gra wgrana. Tak, tak wiecie. Mam takie przeczucie dziwne, że tej gry raczej nie da się zepsuć. Well.
No a więc jakby ktoś jeszcze oczekiwał tutaj dziwnych akcji, szalonych strat serduszek, no to jak widzicie, ja po prostu wchodzę na poziom i jeżdżę okręgiem po planszy. No, takie, taka miła odskocznia. Ło! Dobrze, o, są klucze. Te klucze chcę. Bo to później będzie, moi drodzy, że ja nie zbierałem kluczy i gdzieś ich mi zbraknie. Niezła próba. Niezła próba. Tu na środek nie mam jak wejść. Dwie złote skrzynki. Dobrze. Ej, a czy... Aha, okej. Bo myślałem, że mogę się nie ruszać. Ej, nie, w sumie? Czy to nie jest tak, że jak ja się nie ruszam, to ja nie dostaję obrażeń? W sumie fakt. W sumie to obrażeń nie dostałem. Tak, tak faktycznie. Tak faktycznie żadnych obrażeń nie dostałem, ale nie musiałem się nic ruszać. Więc no. Szaleństwo, prawda? Ja już nawet nie wiem, jak komentować to podejście. Bo wy widzicie, na czym się to... O, health up. Na czym się to opiera, że ja po prostu stoję w miejscu, zużywam przedmioty, wyrzucam wszystko, co jest. Dobra, tutaj nawet tego nie zbieram. Mógłbym zyskać czerwone serce. Jedno zabójcze. Czerwone serducho. Które i tak Dark Bomb bierze i trawi od razu w niebieskie. Spoko. To co ja mam z tym zrobić zaraz? Bo to już mi się... to mi się kończą pomysły, moi drodzy. Dobrze, dziękuję. I idziemy sobie dalej. Wskakujemy do... A co to jest biała skrzynia? W niej nic nie było? Coraz bomba. Okej. Ciekawostka. Ciekawostka, moi drodzy. O. Dzień dobry. Penny Tears. Jeszcze więcej wszystkiego. Podejście pełne absurdu. Tie. A nie, czy jednak dostaję obrażenia? To smutek. Myślałem, że nie dostaję obrażeń, jak mam... Infamy? Tak to się nazywało? Tą maskę. Dobra. No to idziemy do... na dół. Idziemy, moi drodzy, z wizytą do czeluści piekieł. Do Sheolu. Czy wy mnie zaskoczycie? No nie. Oh, come on. Ty też mnie nie zaskoczysz. Klucze wezmę. Klucze wezmę, bo to kluczyki, fajna sprawa. O rany, ile ja bym mógł w tym podejściu pieniążków wpłacić do sklepu. Tylko gdyby on był gdzieś dostępny. Oj. Dobra. Range up, range up. Dzień dobry. Tak, tak, woli wyjaśnienia, moi drodzy. Naprawdę, już? Nawet... Wy się domyślacie, że ja chyba nie wiem. Ja nie wiem, jak to... Aha. Wow. Małe pomieszczenie, które mnie skontrowało. Nice. I milion bomb. No, bądź mną. Bądź mną grającym w Bombermana. Dobra, pyk. Pyk. No szukamy po prostu finałowej potyczki. Hop.
hop. Wow. O! O! Sztos! Nieskończoność kluczy. Daj mi serduszko. Jedno, może być. Jedno serduszko brzmi w miarę ok. Dobra, idziemy sobie, idziemy. Szkoda, że poszedłem w złą stronę od bossa. Może to tu będzie? Też nie, skrzynki niszczyć mi się nie chce. A was się nie boję, dwie skrzynki zostały, o. Dzień dobry. Wow, czy to jest Cricket's Head? Nie, tam jest Head. Resolable Tear Shots. Ej, czy to mi da Brimstone'a jeszcze? Chyba tak. Czy nie? Aha, to fajna. To fajna niebiańska skrzynia mająca 25% szans na nic. Wow. No ten. No. No moi drodzy, wydaje mi się, że nie dało się tego przegrać. W sensie, trudno mi to określić. Ale bardzo mocne przedmioty, bardzo ładne przedmioty. I to jest jak najbardziej udane podejście.